Cześć, witajcie w nowym vlogu. Witajcie, my dalej, nadal jesteśmy w Walii, w hrabstwie Pembrokeshire. Dzisiaj odpoczywamy sobie na plaży, jest piękna pogoda. Plaża jest ogromna, bo jest odpływ. Tak, jak pamiętacie, w ostatnim odcinku siedzieliśmy w tamtym końcu, przy ognisku, przy tych kamieniach. I woda praktycznie dochodziła już nam do ogniska, no a dzisiaj jest miejsca aż nadto. Tak, dziś jest miejsca w bród. No ale cóż, nie będziemy cały dzień siedzieć na plaży. Tak. My jeszcze chwilę sobie tutaj połazimy, posiedzimy, a Was później zabieramy do najmniejszego miasta w Wielkiej Brytanii. Miasteczko to nazywa się St. Davies. Ma dosyć ciekawą historię. Jest niedaleko stąd. Tak, jestem ciekaw, czy jest naprawdę takie małe. Sami to zobaczymy za chwilkę. Mieszka w nim niecałe 2000 mieszkańców, więc może dlatego jest to miasto najmniejsze. A nie wiem, jak to jest z powierzchnią. To się dopiero okaże. No i właśnie dotarliśmy na obrzeża miasta St. Davies. Przypominam, że jest to najmniejsze miasteczko w Wielkiej Brytanii. Tak, miasto, bo ma status city. No, takie warunki. Próbowaliśmy zaparkować na płatnym parkingu, ale nasz ciapek jest po prostu za długi i się nie mieścił i zaparkowaliśmy za darmo na ulicy. No. Na ulicy. Siła wyższa. Parking 5 funtów na cały dzień, także jakoś nie jest tragicznie, ale znaleźliśmy taką miejscóweczkę tutaj w okolicy. Widzicie piękne domki, nie ma zakazu parkowania, tam już się rozprzestrzenia widok, rozpościera się widok na morze. A my idziemy zwiedzać miasto, tak. A wy zwiedzacie go razem z nami. Chodźcie. Byliśmy kilka razy w Walii, za każdym razem nie wiemy, jak czytać ich nazwy, jak wymawiać w ogóle ich język, bo jest masakra. Fidr i Tyvr. No, jeżeli ktoś zna walijski, to bardzo prosimy o pomoc, o kontakt na naszych mediach społecznościowych. A my zmierzamy w stronę katedry. A miasto St. Davies do VI wieku nazywało się Menevia i właśnie w VI wieku święty David założył tutaj opactwo i wybudował klasztor. I od tego czasu miasto nazywa się St. Davies. A na miejscu klasztoru powstała ta piękna katedra, ale kilka wieków później dopiero. Niesamowite dla mnie jest umiejscowienie tej katedry, bo znikąd jej nie widać. Jadąc do tego miasta którąkolwiek drogą, nigdzie jej po prostu nie można zobaczyć, żadnej wieży. Katedra jest wybudowana w takiej zapadlinie, a było to spowodowane tym, że te ziemie często najeżdżali wikingowie. I żeby nie zwracać uwagi najeźdźców na tą piękną katedrę, postanowiono wybudować ją właśnie w takim miejscu. Jest to katedra anglikańska i jest ona jedną z najstarszych w Wielkiej Brytanii. Jak już wspomnieliśmy, katedra powstała na miejscu klasztoru świętego Dawida, ale po tym klasztorze nie ma już tutaj śladu. Wszystko zniszczyli wikingowie. Katedrę zaczęto budować w XII wieku i wtedy też ogłoszono, że jest to miejsce pielgrzymek.
No i właśnie tak sobie ustalili, że dwie pielgrzymki do tej katedry St. David są równowartością jednej pielgrzymki do Rzymu, a trzy pielgrzymki do tego miejsca są równowartością pielgrzymki do Jerozolimy. Za mną znajduje się miejsce, w którym spoczywają relikwie świętego Dawida, a te łuki wykute w kamieniu pochodzą z 1275 roku. Zwróćcie uwagę na te przechylone kolumny w tej katedrze. Zarówno po tej, jak i po tamtej stronie wychylają się one na zewnątrz. Było to spowodowane katastrofą. Zawaliła się tutaj wieża. Prawdopodobnie nastąpiła ta katastrofa na skutek trzęsienia ziemi lub osuwiska, które miało tutaj miejsce. Przy katedrze, tutaj z tyłu widać za mną, znajduje się pałac biskupi, taki skromny, prawie tak duży jak katedra. W tej chwili pozostały już tylko ruiny. Można tutaj sobie to zwiedzić za jakieś, nie wiem, 4,50 czy 4,80. No, ale już nie będziemy się tam zagłębiać. Jak możecie teraz sobie porównać co do wielkości, to wiele się nie pomyliłam, bo tutaj jest katedra, a tutaj jest właśnie ten pałac biskupi, o którym mówiłam przed chwilą. Także no, wielkością... Nie wiem, czy ten pałac biskupi nie jest większy niż ta cała katedra, powiem wam szczerze. W ogóle ciekawostką jeszcze jest to, że próbujemy się cały czas dowiedzieć, dlaczego święty Dawid był świętym. I wychodzi na to, że był świętym chyba tylko dlatego, że budował dużo klasztorów, wiódł życie mnicha i tyle. No idziemy teraz zobaczyć to miasto. W ogóle cała katedra jest bardzo ładna. Ładna jest okolica, jest tutaj też dużo takich właśnie parków, można sobie pochodzić, pospacerować i fajnie spędzić dzień. Są jakieś małe restauracyjki, można tam też coś zjeść, kupić jakieś pamiątki. No ja jestem bardzo mile zaskoczony, że w takim małym miasteczku znaleźliśmy tak piękną, z tak cudowną historią katedrę. Słuchajcie, w tym małym miasteczku, oprócz tego, że znaleźliśmy piękną katedrę, natrafiliśmy na karnawał. Mieszkańcy organizują tutaj karnawał każdego roku, spotykają się razem, maszerują przez ulice tego swojego miasta. Cały karnawał kończy się na boisku do rugby. Wymieniają się tam różnymi doświadczeniami, każdy niesie ze sobą jakieś hasła, są ludzie poprzebierani. Generalnie jest bardzo wesoła atmosfera i bardzo mi się podoba, bo już nie widziałem, powiem wam szczerze, czegoś takiego. Ani w Anglii, ani w Walii. Może jeszcze za mało podróżujemy. Monika znalazła swój raj na ziemi. Znalazłam swój raj, tak. Chocolate Fudge to jest coś takiego jak krówki, tylko takie bardziej kruche i są tutaj po prostu we wszystkich smakach. Ja to uwielbiam. No i lody przepyszne. I gałki są tak ogromne. Ale... Sklepik znajduje się przy katedrze. Od jutra dieta, ale to znaczy, że muszę to wszystko dzisiaj zjeść. Paweł mi pomoże. Co tu robisz? Próbuję tych z pistacjami. Boże, jakie one są pyszne. Ale taka paczuszka ma 640 kalorii. Szok. Tylko już na dietę. To zamiast obiadu. W ogóle tutaj siedliśmy sobie, żeby odpocząć. Ale patrzcie, co jest tam. Dla fanów Hobbita. Hobbitowy domek. Coś niesamowitego. Jest taka ziemianka. No. Jakieś kominy wystają, jakieś okienka i ktoś sobie tam mieszka.
No i Monika poszła po kawusie. Co my tutaj mamy? Tara. Opowiadaj, co to jest. Popołudniowa walizka kawka i do tego skąsy, czyli takie bułeczki z bitą śmietanką i z dżemem. No a tak w ogóle to znaleźliśmy pewne informacje na temat świętego Dawida. Tak, już wiemy, dlaczego święty Dawid zyskał miano świętego, a mianowicie nie tylko budował te klasztory, ale też chrystianizował naród i właśnie budował klasztory, zakładał opactwa i mnisi, którzy tam przebywali, mieli bardzo takie restrykcyjne warunki. Żyli bardzo skromnie, jedli tylko chleb i pili wodę, jakieś tam warzywa, które sami uprawiali w taki bardzo prymitywny sposób, bez pomocy żadnych zwierząt pociągowych i tak dalej. No i kiedyś ci mnisi się zbuntowali, zrobili taki pakt przeciwko właśnie Dawidowi, żeby... Żeby te restrykcje, żeby trochę były zmniejszone, no. Tak. I chcieli go otruć. Chcieli go otruć. Zatruli chleb, który on zjadł, ale nic mu nie było. Nie pochorował się, nie umarł, a później od tego momentu zaczął uzdrawiać innych, więc no, te chyba uzdrowienia były też takim... Dlaczego go uznali świętym później. No i w ogóle był bardzo, bardzo ceniony i z tego też powodu został patronem Walii. W marcu chyba jest jakiś dzień świętego Dawida. To jest takie wielkie święto w Walii. I oprócz jeszcze tego, że uzdrawiał ludzi, to jeszcze pomógł w walijskiej armii w bitwie. Mhm. Doradził, żeby żołnierze po prostu przypięli sobie pory do mundurów. Wtedy mogliby się odróżnić od przeciwników. No i dzięki temu zwyciężyli tą bitwę. I od tej pory właśnie też por jest takim symbolem Walii, tak. Ale też żonkil. Właśnie nie tak, wiedzieliśmy... ponieważ po walijsku żonkil i por mają, brzmi bardzo, bardzo podobnie. Mają podobną nazwę. Dlatego no, symbolem tutaj... Jest i por, i żonkil, tak. Żeby po prostu nie było wątpliwości. No, taka historia, słuchajcie. Bardzo ciekawe miasteczko znalezione na spontanie, słuchajcie, i powiem wam szczerze, że chyba takie podróże są najlepsze, że wpadacie gdzieś, krótki research, rozglądacie się, chodzicie i mamy to. Rewelacyjna ta bułeczka jest. Super atmosferę. W ogóle ludzie tutaj w Walii są strasznie mili, życzliwi. Wygadani. Ciężko ich czasami zrozumieć, ale... No po walizku to na pewno byśmy nie zrozumieli. To już dzisiaj już na pewno mamy obiad z głowy. Będziemy już teraz powoli zmierzać do Wana. Ruszamy w trasę. Historia Dawida tak nas zaciekawiła, że podążyliśmy jego śladami i przyjechaliśmy w miejsce, w którym się urodził. Tak, tam stoi nasz ciapek. O, dokładnie tam. A my jesteśmy... A my jesteśmy tu. Czyli na wybrzeżu. Tam są jakieś strome klify, zaraz tam pójdziemy, a już jesteśmy bardzo blisko miejsca, gdzie się urodził. Jego matka nazywała się Nun. I tutaj jest właśnie kościółek, a raczej takie ruiny tego kościółka. Jest to Chapel San Nun. I tak samo nazywają się te klify właśnie. Więc teraz idziemy tam zobaczyć. Legenda głosi, że San Nun urodziła tutaj właśnie San Dawida na klifie podczas burzy. I w momencie, gdy to się stało, tutaj w tym miejscu wytrysnęła woda z tej studni. Bo teraz jest to taka studnia i podobno ta woda ma właściwości lecznicze. Ale nie sprawdzimy tego, bo jesteśmy zdrowi, więc... Jak będziemy chorzy, to tu przyjedziemy. Nabierzemy sobie może. No, tu jest jakaś kapliczka, a tam są właśnie ruiny tego kościoła. No i te gdzie piękne teraz klify. Idziemy. No jak widzicie, z tych ruin niewiele zostało, ale trzeba wziąć pod uwagę, że budynek ten został wybudowany w VI wieku naszej ery i to właśnie tutaj Nun urodziła Dawida.
i tak przemierzając śladami świętego Dawida, trafiliśmy znowu na północny szlak pieszy, który widzieliście 2 tygodnie temu w naszym odcinku z Cornwalli. Teraz jesteśmy w zupełnie innej części Wielkiej Brytanii, ale znowu idziemy tym samym szlakiem. Także jak wam mówiłem, jest to jeden z najdłuższych szlaków wzdłuż wybrzeża na świecie. Sceneria jest po prostu zjawiskowa. Sama nie wiem, w którym miejscu on wygląda piękniej, bo po prostu w North Devon było cudownie, tutaj jest po prostu niesamowicie. W Cornwalli też było pięknie. W Cornwalli też, no po prostu. Fajnie trafiać na te same ślady. No niestety powolutku musimy zmierzać już do vana, ale moglibyśmy tu iść, iść, iść. Cieszę się, że tu trafiliśmy. Kapliczkę, którą widzicie za mną, wybudowano w 1934 roku, a użyto do niej kamieni z tej oryginalnej kapliczki, z ruin tej oryginalnej kapliczki, w której byliśmy. Została wybudowana na wzór kaplic właśnie z V-VI wieku naszej ery. Można sobie ze szlaku troszeczkę zejść, odpocząć tam, pomodlić się, wyciszyć. Pięknie tam jest. My już wróciliśmy do vana, ale wprost nie możemy oderwać oczu od tego cudownego widoku. Mamy nadzieję, że wam też się podobało. Zostawcie jakiś komentarz, łapkę w górę. Nowe osoby zapraszamy do subskrybowania naszego kanału. No i widzimy się w za niedzielę. Tydzień. Trzymajcie się cieplutko. Miłego tygodnia. Hej! Hej!